Dzień dobry Polsko, witam Was niezwykle serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 15 dzień października. Godzinę mamy, którą już na zegarku? 15:37. Dojechaliśmy do województwa łódzkiego. Jesteśmy w powiecie łaskim, w miejscowości, która nazywa się Restarzew Środkowy. Dotarliśmy do bohatera naszej dzisiejszej rozmowy, którym jest Sławek. Sławek ma lat 60. Zgadza się, Sławek? Tak. Sławek bardzo biegle posługuje się internetem. Zgadza się, Sławku? No, czy bardzo, to nie wiem, ale no jakoś. Posługujesz się. I powiedz mi, do czego na co dzień wykorzystujesz internet? Przeglądam Facebooka. Okej. Okay. Kochani, żeby się stało zadość, jeszcze pewna formuła. Tak jak wspomniałem, to jest Sławomir, lat 60. Ja jestem Aleks, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska. Sławku, przyjechaliśmy to do ciebie w związku z tym, że przeglądając Facebooka, no, zdarzyło ci się zrobić kilka razy coś niefajnego. Wiesz, o czym mówię? Wiem. To powiedz, o czym ja mówię. No, o tym, że korespondowałem z młodymi dziewczynami. A młode dziewczyny, bo wiesz, przepraszam, to nie żeby to jakaś uwaga była do twojego wieku, ale masz 60 lat, czyli dla ciebie młode to już są nawet takie 35. A o jakich młodych konkretnie mówimy? Bardzo młodych. A bardzo młode to mogą być 20 dla ciebie, bo to trzykrotnie młodsze by były od ciebie. No tak. A my mówimy o jakich? No jeszcze młodszych. Poniżej 15 roku życia. Tak. Czy miałeś tego pełną świadomość, że korespondujesz z takimi dziećmi, że... Tak, ale nic złego tam... No, no, a, to o tym to sobie zaraz porozmawiam. Dobrze. O tym sobie porozmawiamy, czy to jest nic złego, bo fakt dla ciebie, w twojej ocenie, to nie musi być nic złego. To się zgadza. Ty możesz tak uważać, że to nie jest nic złego. Ale niestety my uważamy nieco inaczej, ale to, że my uważamy nieco inaczej, to jest pół biedy. Prawo uważa nieco inaczej. I o tym będzie nasza krótka rozmowa właśnie w tym momencie. Sławku, żeby potwierdzić... Tutaj to, co jest tak na biało, to jest twoje, to takie na kremowo, powiedzmy, jest nie ten. Kto rozpoczął tę rozmowę tutaj? Kto jest pierwszym rozmówcą? Kto zainicjował rozmowę? Nie wiem, być może... Ty. Moment, to mogło tak być, że wyświetliło mi się, że ona ma urodziny i ja złożyłem życzenia. I od tego się mogło zacząć. Jak ona... Prawie, że mówisz prawdę, bo pisze tak. Hej, witam, wszystkiego najlepszego ci życzę. Dziecko odpisało ci, że kim ty jesteś i napisało ci, że ile ma lat? Nie czytajmy imienia dziecka, tylko ile no ma lat. No dobra, wiem. Ile? Idzie, 12. 12 lat. Co powinieneś wtedy zrobić? Ale co napisałem? Moment. No tutaj... bardzo proszę, czytaj. Co napisałeś? Możesz głośno. Jestem dużo starszy od ciebie, chyba że chcesz popisać lub porozmawiać. I dziecko cię zapytało, ile masz lat? No. No. I ty odpowiedziałeś, że ile masz? A to akurat nie pamiętam. No przedstawiłeś się jako młodszy. No. To jest jedno dziecko. Okej, moglibyśmy uznać, że to jest jakiś wypadek przy pracy, w cudzysłowie przy pracy. Ale mamy kolejne dziecko. Znów ty zaczynasz rozmowę. Tu nie składasz żadnych życzeń. Teraz ty zaczynasz rozmowę. A to dziecko napisało, że ile ma lat? Ile? 11. 11. No dobrze, zaczepiłeś... drugiego dnia miesiąca dziewczynkę 12-letnią. Przepraszamy za problemy techniczne, po prostu kiepski zasięg tutaj jest. Ale wznawiamy transmisję jako w drugiej części, no tak niestety musimy to połączyć. Z uwagi na to, że szukamy zasięgu, biegamy po lesie i nie możemy znaleźć tego zasięgu. Sławku, stanęliśmy w poprzedniej części rozmowy na tym, że pisałeś też między innymi do jednej z dziewczynek coś takiego. Mógłbym poleżeć z tobą, ale chciałbym się przytulić. Nie wiesz, co to przytulanie? Ja też bym cię tak przytulał. No tak normalnie. Chciałabyś? To nie jest propozycja, tylko pytanie. Przytulanie to chyba nic złego. Ja tak uważam. No, przytulanie faktycznie jest pożo. Ale do 12-latki? Ejku. Ejku. Masz wnuki? Nie mam nawet dzieci. Swoich. Nie masz nawet dzieci, może to i lepiej. No dobra, ale to pisałeś tak delikatnie. A było coś więcej, coś gorszego? Przypominasz sobie? No nie przypominam sobie. To ja tobie przypomnę, pozwól. No słucham. A pokażesz coś, swoją cipkę, to co masz między nóżkami, pokażesz?
No właśnie to twoje sikadło. Pokaż mi tę muszelkę. Zrób zdjęcie i wyślij. Dziecko ci mówi, że nie ma takich zdjęć i nie zrobi. Nie masz żadnej fotki? Szkoda, bo bym chętnie zobaczył. Kurczę, aż jestem zdziwiony, że ja coś takiego pisałem. No ja też. O, 60 lat. Osiwieć nie zdążysz, bo łysiejesz i kurde. Ale to jest jeszcze nic. Sławek, mam lepsze. Słuchaj. Wiesz co to kutas? To jest to, co ma facet. Naprawdę nie wiesz? Penis, czyli kutas. Nie wiesz, o co chodzi? No o tego penisa. To jest to, co chłopak ma między nogami. Ty nie musisz się znać. Wystarczy tylko wiedzieć. Chcesz coś o tym wiedzieć? A wiedzieć możesz wszystko. Może coś o seksie. Wiesz, chyba musimy chwilę porozmawiać, to ja ci to wytłumaczę. Pamiętasz? Nie, nie pamiętam, ale mogło tak być. Ale wytłumaczyłeś. I wiesz, jak wytłumaczyłeś? Ja ci pokażę. Stary. Ty grzybiarz jesteś, nie? No jednego znalazłem. No i jednego takiego grzyba pokazałeś na filmiku. To ty? W trakcie masturbacji? Pewno tak. A ile takich filmików wysłałeś do dzieci? Tak szczerze. Maksymalnie dwa albo ten jeden. Poważnie. Ja ani nie jeden, ani dwa. Więcej. Więcej? Mam zabezpieczonych ich więcej. Aha. No to ja też tak nie. No. Mało tego. Były też zdjęcia. Nie tylko filmiki, jak się masturbujesz, ale również były zdjęcia. Gdzieś tu miałem to zdjęcie, poczekaj. Bo nie wiem, czy akurat w tych aktach, czy te, które mi zostały w samochodzie. Jest tego tak dużo, bo ty tak bardzo obszernie pisałeś. O, jest zdjęcie, popatrz. No jest, to moje. Twój grzybek? Tak. Przyznaję. Tak, maślaczek. Nie będę zaprzeczał. Maślaczek. Jeżeli to jest... Chciałeś się spotkać z takim dzieckiem, którym? Nie. Nie. Czegoś takiego nie masz, że... Nie? A założymy się? Że co? Propozycja spotkania? No. Proszę bardzo. No to lecimy. Sławomir, słuchaj. Przyjedź do mnie. Ponudzimy się razem. Jak coś, to przyjedź do mnie. Przyjedź rowerem. Dlatego porównałeś rower, bo jedno z tych dzieci mieszka stosunkowo blisko od ciebie. Niedaleko, ale nie mówimy gdzie. Nie można się całować? Nie lubisz tego? Chciałabyś? To jest przyjemne. Tylko, że partner musi być delikatny. Ja się znam i wiem, co robię. Dziecko ci mówi, że nie ma jak przyjechać, bo ma 12 lat. Nie masz hulajnogi? Jak teraz wyjedziesz, to do wieczora przyjedziesz. Był taki tekst, pamiętam. A, czyli chciałeś się ale spotkać? To nie było na poważnie. Ja, no a to myślisz, że co 12-latka myśli, że Sławek 60-letni to taki jest dowcipny? Tak sobie żartuje? No przecież, no dobra, dobra. No ale, czyli jednak namawiałeś do spotkania? Nie namawiałem. To no było, jak to? To był tekst tam, czysto teoretycznie to wszystko. To teraz było. Bardzo praktycznie przeczytam ci twój kolejny tekst. No. Siedzę i sobie nic nie robię. Przyjedź do mnie, to się ponudzimy razem. Może być nawet miło. Wolałbym pobawić się z tobą. No tak normalnie, wiesz, popieścić. Nie wiesz, co to znaczy? Głuptasie. Zdecyduj się, jesteś kumata, czy nie jesteś? Okej, okay, masz u mnie buziaczka. Przyjedź do mnie na hulajnodze albo rowerkiem. Dziecko ci mówi, że no nie może, przecież rodzice, ma 12 lat. Oj tam, powiedz, że jedziesz do Sławka i wrócisz za tydzień. Ja bym się z tego nie śmiał, stary. Ja bym się z tego nie śmiał. Kazałeś przyjechać dziecku, że ma uciec powiedzieć rodzicom? Nie, uciec to nie. No tak, że ma przyjechać, powiedzieć, że jedzie do Sławka, spoko. Wsiądzie na rower i sobie przyjedzie na tydzień do Sławka. A Sławek będzie mówił wtedy na żywo już, nie będzie musiał pisać na przykład coś takiego. Wiesz co to łechtaczka? Chcesz wiedzieć? Masz to między nóżkami. U góry cipki jest taki kryształek. Ty, to by się coś ze Swarowskim pomieszało. Kryształy to Swarowski, tam kobieta nie ma kryształu, chyba że na palcu. Brylant, ale jak się wiesz, zaręczasz, nie? Ale to nie z dwunastolatką. Napisz mi, czy znalazłaś. A co masz między nóżkami? Robisz mnie w lewo. Co to znaczy robić w lewo? Nie wiem już, o co tu chodzi. No to o to, że pisałeś. Łechtaczkę masz, dobrze wiesz. Dotknij się do cipki, to znajdziesz łechtaczkę. Tak instruowałeś dziecko. Czekaj, jeszcze mam takie coś tu na czerwono sobie zaznaczyłem. Muszę zobaczyć, co to jest. Tak żebyśmy jeszcze ustalili. No potem tak, znowu mamy. Wysłał zdjęcie jąder. Wysłał film penisa. Wysłał film penisa. Wysłał film penisa. To tak jak mówiłem, już kilka razy.
To jest fajne, ty, bo mnie strasznie plecy bolą i to mnie zaintrygowało, sobie podkreśliłem. Zrobiłbym ci masaż na rozluźnienie. Wiesz, Sławek zawsze może się przydać w różnych sytuacjach. Sławek, pomasujesz? Kuźwa, jak mnie plecy bolą. Chłopie, ja tu jechałem tyle godzin do ciebie. Bądź człowiekiem, zlituj się. A tak na poważnie, Sławku, bo pożartowaliśmy sobie, chociaż nie było o czym, pożartowaliśmy sobie o tym, że bardzo poważnie to, co robisz, nazywa się molestowaniem. To jest, to już koniec, za chwilę idę, kasuję wszystkie te kontakty, tam dwa są czy ileś. Ja myślę, że jest ich więcej. Maksymalnie, jeżeli są, to maksymalnie Sławek, cztery. Masz 60 lat, miałeś kiedyś do czynienia z prawem? No właśnie nigdy. Zadebiutowałeś. W najgorszy z możliwych sposobów. Chłopie, żeby cię walnęli po pijoku na rowerze. Nie wiem, że wlazłeś za tymi grzybami do jakiegoś zabronionego terenu, nie wiem, na poligon, cokolwiek. A ty najgorszy z możliwych sposobów, czyli molestowanie dzieci. To się już kończy, skończy za chwilę. Ale to się już wydarzyło. Dwie dziewczynki widziały ciebie nagiego, kiedy się masturbujesz. To wszystko jest przestępstwem. To jest artykuł 200 kodeksu karnego. Słyszałeś takie określenie jak pedofil? Słyszałem. No i co o tym mi powiesz? Co o tym myślisz? Dobra, powiedziałem, zaraz to skasuję z telefonu, kontakty z tymi Czyli dziewczynami. Ty kasujesz, my się rozchodzimy, nie ma tematu, nie ma sprawy. I macie na pewno spokój z tym. Od razu kasuję, nawet nie będę pisał, że taka sytuacja... Wiesz co, ale ja ci nie do końca... Ja ci, Sławku, nie do końca wierzę w to. Słowo honoru. Wiesz co, dla mnie honor osoby o skłonnościach pedofilskich nie ma żadnej wartości. Sławku, więc powiem tobie tak. Sławku, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełniania przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego zostajesz w tym momencie zatrzymany, a czynności tej dokonają funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Zostajesz w tym momencie oddany do ich dyspozycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja czas wniosek na tę sytuację. Ale moment, jakieś buty. Proszę pana, spokojnie. Dzisiaj się zostaje pan zatrzymany w trybie artykułu 244. Dobra, ale to buty jakieś muszę założyć. Założę pan sobie na spokojnie. Zaraz pan sobie założy. Pan mieszka tutaj czy tutaj? Tutaj. Poczekaj pan. Moment. A.